Muzyka nie tylko łagodzi obyczaje, ale przede wszystkim łączy pokolenia. Rodzice, nauczyciele, uczniowie oraz goście honorowi wzięli udział w spotkaniu z okazji 25-lecia działalności Państwowej Szkoły Muzycznej imienia Witolda Lutosławskiego w Zambrowie. Ćwierć wieku działalności szkoły to 420 absolwentów. Szkoła muzyczna w Zambrowie cieszy się niezmiennie dużym powodzeniem wśród kandydatów. Mamy przeciętnie 2 osoby na każde miejsce. Największą popularnością cieszy się gitara, niezmienną, bardzo dużą fortepian, skrzypce, troszeczkę mniejszą instrumenty dęte, perkusja. Jeden z naszych absolwentów, akordeonista, a dzisiaj kontrabasista Adam Kowalewski, jest znanym i cenionym muzykiem jazzowym. Jest też wykładowcą w Akademii Muzycznej w Katowicach. Spotkanie było także okazją do uhonorowania osób, które wniosły szczególny wkład w rozwój placówki. Złotym Krzyżem Zasługi za rozwijanie edukacji muzycznej został odznaczony dyrektor Krzysztof Witkowski. Srebrne Krzyże Zasługi otrzymały nauczycielki Elżbieta Bagińska i Mariola Zalewska. Przyznane zostały także nauczycielom i pracownikom medale za długoletnią służbę. Podczas jubileuszowych uroczystości nie mogło zabraknąć życzeń i gratulacji. Sam przez 6 lat prowadziłem instytucję kultury, a zatem wiem z doświadczenia, jak ona jest ważna dla społeczności lokalnej. To wokół kultury gromadzą się ludzie i oprócz odbioru dóbr kultury można naprawdę ich zaangażować do swoistego rodzaju aktywności na rzecz społeczności lokalnej i to jest bardzo ważne. Dbajmy o kulturę i dbajmy o nasze młode pokolenie, aby rozwijało się również w sferze kultury. Działalność szkoły to bardzo dobra promocja Zambrowa, powiedział burmistrz Kazimierz Dąbrowski. Przede wszystkim ten sukces, ten jubileusz 25-lecia wynika, że mamy tą szkołę muzyczną, w której jest taka dyrekcja, jest taka rada pedagogiczna, jest społeczność uczniowska, która to wszystko organizuje. Miasto może być sławne, może być promowane, ponieważ miło mi usłyszeć, jak przyjeżdżają uczestnicy ze Śląska, z Pomorza, z Wielkopolskich, a nawet przyjeżdżają z zagranicy. Dlatego też warto, że ta szkoła jest u nas i cieszy się tym powodzeniem. Jestem dumny, że w mieście Zambrowie taka placówka muzyczna jest. Z życzeniami i gratulacjami pośpieszyli przedstawiciele szkół, instytucji kultury z Zambrowa oraz regionu. Thank you.
Święto Szkoły Muzycznej nie mogło się ograniczyć tylko do słów. Jubileuszowy koncert przygotowali uczniowie, absolwenci i nauczyciele. Rozpoczęli go uczniowie z klas rytmiki. Zaprezentowali się także uczniowie z klas fortepianu, saksofonu, gitary i skrzypiec. Szkoła muzyczna to przede wszystkim miejsce rozwijania zainteresowań i talentów. Jestem teraz w 6 klasie. Zaczęłam grać już w przedszkolu, kiedy miałam 6 lat. Nauka gry na instrumencie bardzo rozwija. Ćwiczę pamięć, wtedy w szkole dużo łatwiej jest się uczyć, na przykład różnych wierszy. Trzeba dużo ćwiczyć. Czasem się to niektórym osobom nudzi, ale jeżeli chce ktoś osiągnąć sukces, no to niestety trzeba włożyć sobie trochę pracy. Planuję teraz skończyć w tym roku już szkołę. Planuję już na tym etapie zakończyć i traktować muzykę jako rozrywkę. Później chodzić na zespół do pani Marioli Zalewskiej, na kameratę, grać razem z koleżankami. Jubileuszowe uroczystości zostały zorganizowane w sali koncertowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie.